Was kochani w kolejnym filmiku na moim kanale. Pierwszy filmik w tym roku przy świetle dziennym, bo jest dzisiaj piękne słoneczko, dlatego natchnęło mnie coś i powiedziałam sobie: Karola, chyba czas nagrać filmik, bo trochę się opuściłaś. I tak, przepraszam. Ostatnio jak dostałam paczkę od wydawnictwa kobiecego, to coś mnie natchnęło i powiedziałam sobie: nie, nowe książki? Karola, zaczynamy czytać. No i dzisiaj przedstawię Wam TBR na marzec, no bo jak powiem Wam już, co chcę przeczytać, to będzie już to bardziej motywujące do tego, aby naprawdę te książki przeczytać. Pierwsza książka jest to książka, którą pożyczyłam od mojego chłopaka i który bardzo lubi kryminały i polecił mi właśnie tego autora. Jest to Harlan Coben, Ostatni Szczegół. Nie mam pojęcia, o czym jest ta książka, ale ufam mu, że jest dobra. Ostatnia książka mojego, jednego z ulubionych autorów, którą mam na swojej półce, a której jeszcze nie przeczytałam, jest to Zahir Paula Coelho. No w ogóle książki Paula Coelho są dość krótkie, więc no myślę, że to jest książka na 2-3 dni, bo no stron jest niecałe 300 i jeszcze są takie te strony niepełne, więc ostatnia książka, którą mam na swojej półce i której jeszcze nie przeczytałam, muszę chyba kupić jakieś tam inne, bo mój zbiór, który jest, to nie są wszystkie jego książki. Właśnie, jeśli chcielibyście na przykład poznać twórczość Paula Coelho, bo każdy oczywiście ciśnie z niego bekę, a zazwyczaj cisną bekę osoby, które nawet nie przeczytały ani jednej jego książki. Ja jego twórczość lubię, mam tych książek na swojej półce 2, 4, 6, 8, 11 z tą. Więc jeżeli chcielibyście poznać twórczość, chcielibyście poznać jego jako autora, przedstawiłabym Wam kilka jego książek, to piszcie w komentarzach, czy chcielibyście. Następna książka jest to książka, która wyszła niedawno. Ja jakoś nie mogłam zabrać się do jej zakupienia, ale była na Empiku minus 30%. Zerwę, bo to tak lipa. I kupiłam. Żółwi aż do końca Johna Greena. Słyszałam o niej dużo fajnych recenzji, dużo fajnych słów, dlatego stwierdziłam, że sobie ją zakupię i przeczytam. Więc oczywiście Gwiazd naszych wina, bestseller, który mi się bardzo podobał, dlatego mam nadzieję, że ta książka również mi się bardzo spodoba. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, które Wam właśnie pokazuję, to koniecznie piszcie mi w komentarzach, co o nich sądzicie. Czy Wam się podobała, czy Wam się nie podobała, więc koniecznie zostawiajcie komentarz pod filmem. Pozycja teraz, którą Wam pokażę, to jest to jedna z nowszych książek od wydawnictwa kobiecego. Jeżeli ktoś obserwuje mnie na Instagramie, to na mojej relacji, na Instastory, zrobiłam unboxing właśnie paczki od wydawnictwa kobiecego, w której były dwie książki. Jedną już przeczytałam, recenzję możecie obejrzeć już, bo jest na kanale. A to jest druga książka. Jest to książka Ostatni raz, gdy rozmawialiśmy. Kryminał, nowość, więc na razie mało jest o tej książce w internecie. Staram się nie oglądać recenzji innych booktuberów, ani nie czytać, bo chciałabym po prostu doznać szoku. I ostatnia książka, moja ulubiona seria o czarodziejach, chyba już wiecie, o czym mówię. Jest to Harry Potter i Więzień Azkabanu, część trzecia oczywiście, wersja ilustrowana. Tu nie ma ilustracji akurat jakichś dużych, ale o, na przykład tu ile słów. Ja jestem zakochana w tych ilustrowanych, mam pierwszą i trzecią część, muszę sobie kupić drugą, ale to dopiero po wypłacie. A te dostałam od mojego Mateusza. No, kochany wie, jak rozpieścić, wie. Natomiast jeśli chodzi o to, no to wiadomo, ja wszystkie książki czytałam Harry'ego Pottera po ikroć pierdylion razy. Ale jest to wersja ilustrowana, no i po prostu to jest dobry moment, aby sobie odświeżyć Więzień Azkabanu. Zwłaszcza, że to jest chyba moja ulubiona część. Dobrze kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Kolejny odcinek już niedługo. I co chciałam jeszcze powiedzieć?
Zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego fanpage'a. Link macie w opisie, bo tam wstawiam zdjęcia książek, które właśnie czytam, jakieś zapowiedzi moich coverów, no i w ogóle dzieje się. A ja już na dzisiaj Wam dziękuję, życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się ciepło, do następnego już wkrótce, obiecuję. Łapki w górę!